Ten podły je... glut spysiński. No witam cię człowieku. No witam cię człowieku. No witam cię człowieku. Jeszcze parę lat temu ciężko było znaleźć osobę, która interesuje się piłką nożną i śledzi na bieżąco platformę YouTube, nie znając tego słynnego już powiedzonka. Nieodłączne przywitanie należało do Krzycha Golu. Ej, czemu to jest nieprzyspieszenie? Okej, jest lekkie przyspieszenie. Zastanawia mnie. To mnie cholernie zastanawia, ponieważ gość wprowadził content i to taki... Znaczy, prowadził kanał. Krzysztof Golonka. Robił, no właśnie, 1 250 000. I nagle zniknął rok temu, nie? A on robił naprawdę wyświetlenia takie przepotę. Chyba, że chodzi o to, że te wyświetlenia zaczęły spadać. Natomiast różnie miał, nie? 200, 100, 150, 30, tu faktycznie 40, 30, 50, ale wcześniej się 400, czasem 50, czasem 150. Różne miał, różnie miał. I tutaj miał naprawdę ciekawych gości, bo miał i Kubo na Fide, i miał youtuberów, i miał Cezarego Pazurę. Najpopularniejszy będzie z Kubo na Fide? Czy z Gimperem? I Samu. I Samu, Izak, Kłebo, Pasz. No właśnie, jeszcze Pasza Biceps był. Z Lewandowskim. Kurde, no z Lewandowskim nawet odcinek i gdzie zniknął. Aczkolwiek ostatnio widziałem, że sobie kupił nowe auto. Jakoś dwa dni temu, albo dzień temu. Także jakoś mu się tam chyba jednak powodzi. Lonki, który dzięki swoim materiałom zainspirował... Nitro oglądał Stanowskiego Derpiński, zobacz jaki hit. No, ale chyba lepiej samemu obejrzeć, nie? ...i jak nie tysiące młodych osób do rozpoczęcia przygody z futbolem. Kim jest, skąd się wzięła jego pasja i dlaczego stał się inspiracją dla wielu młodych ludzi? Julia, to nie. Wszystko w dzisiejszym odcinku. Dobrze, dobrze. Krzysztof Golonka urodził się 23 lutego 1990 roku. Elegancko. Jest wicemistrzem Europy i mistrzem świata trików piłkarskich. Półfinalistą drugiej edycji programu Mam Talent. Ponadto jego postać możemy znaleźć w grze FIFA Street Football, gdzie występuje jako Clyde, który jest jego międzynarodowym pseudonimem w świecie freestyle. Proszę bardzo. Jego unikatowy styl gry zainspirował Tomka Bagińskiego, który wykorzystał go do stworzenia animacji promującej Euro 2012, co jest nie lada osiągnięciem. Przygodę z tak zwanym freestylem rozpoczął w wieku 15 lat, gdy nabawił się kontuzji kolana, grając w Sandecji Nowy Sącz. W telewizji natknął się na Ronaldinho, który wówczas stanowił dla niego bezpośrednią inspirację. Wtedy też również postanowił stać się takim samym piłkarskim magikiem i wykonywał... Co oglądamy, czemu to nas interesuje? Oglądamy materiał o Krzysiu Golonce, który kiedyś był bardzo popularnym youtuberem, a gdzieś zniknął bez śladu, bez słowa. Zniknął na rok. No jestem ciekaw, co się z nim dzieje. Myślę, że większość z nas kojarzy Krzysia Golonkę. Kojarzycie czy nie kojarzycie? Kojarzycie czy nie kojarzycie? Muszę wyraźnie mówić. Straszna sprawa. Przecież dopiero co odebrał nowe autko. No właśnie, też widziałeś. Krzysztof Golonka. No, trenuj z Krzychem, no. Nie kojarzycie? To co wyglądacie? Nie, nope, nie. Serio nie? Ja pierdzielę. Stare czasy, no właśnie stare czasy, tak się zastanawiam. W szoku jestem cholernie, że nie kojarzycie. Z piłką pierwsza zupełnie słyszę. Jak swój idol. W internecie zauważył innych młodych chłopaków rozwijających się w dziedzinie freestylu. Wtedy coś w nim pękło i zrozumiał, że nie trzeba być piłkarzem, żeby wykonywać skomplikowane triki. Za to nieskomplikowane będzie zostawienie subskrypcji. I już nie gotowy do gry, postanowił trenować samemu, by udowodnić trenerowi Markowi Góreckiemu, że przez okres kontuzji nie marnował czasu. Od tego momentu był to moment, w którym dziedzina ta stała się jego pierwszorzędną pasją. Na początku środowisko piłkarskie i otoczenie bliskich kolegów szyderczo podchodziło do tego, co trenował Krzysztof. Gdy coś mu nie wyszło, to od razu w jego stronę kierowane były uszczypliwe komentarze. Ciężka praca streamera, dokładnie, to Messi? Nie, to nie jest Messi, ale to jest zawsze ten. Zawsze jest tak, nie? Że jak komuś po prostu coś fajnego wychodzi. Komuś zaczyna coś wychodzić, albo ktoś robi coś troszkę innego, albo po prostu coś innego, no to będzie wyszedzany. Ja zaczynałem robić YouTube'a, to się ze mnie śmiali, a jak później po kilku latach przyjechałem do Ciechanowa, gdzieś tam coś ogarnąć i się zobaczyłem, i się po prostu spotykałem znajomych z dawnych lat, to pierwsze pytanie było, o no, że oglądam, ile tam na tym YouTube można zarobić? Chuj cię to obchodzi. Tarze. Oderwał się od tych niepotrzebnych bodźców i od 15 do 19 roku... Tak, żarcie poszło i kabel nie trzeba mieniać. ...życia trenował bardzo intensywnie nad swoim hobby. Przez te 4 lata dosłownie każdy dzień był dostosowany do trików piłkarskich. Każdą wolną chwilę poświęcał treningowi. Przez pierwsze półtora roku trenował samemu, ale później udało mu się wciągnąć do tego dwóch innych chłopaków. W 2007 roku po raz pierwszy stanął do rywalizacji z innymi ludźmi. Wystartował w Mistrzostwach Polski i zajął 3. miejsce. W tamtym momencie zrozumiał i był już pewien, że... Piłką triki w radiu robił? Tak, dokładnie tak.
i ludziom, ludzie ten, jak ktoś słuchał transmisji, to opowiadali, no teraz zrobił żonglerkę, ale teraz zrobił dookoła świata, no szkoda, że was tu nie ma. To będzie jego sposób na życie. Fakt ten jeszcze bardziej zmotywował go do pogłębienia tajników sztuczek piłkarskich. Swoje umiejętności zaprezentował w programie telewizyjnym Mam Talent. Chciałby nie tylko ludzie z jego miejscowości byli umiem triki na trzepaku, ja tak samo. Świadomi, co potrafi robić z piłką. Jego celem była promocja freestylu i swojej osoby. Krzychu poszedł już do pierwszej edycji programu, gdzie jego występ po 30 sekundach został przerwany przez jurorów. Powiedzieli, że może byłoby ciekawiej, gdyby zrobił to golonką. Niestety okazało się, że w pierwszej edycji zostałem totalnie zjechany. Jezu. O. Jakby zrobił to golonko, bo nazwisko golonka, nie? Miałem takiego kumpla w podstawówce, który miał na imię, znaczy nazwisko miał, jak powiedzieć, to nie chcę powiedzieć jego nazwiska, no ale powiedzmy, że to był Brzęczyk Szczykiewicz, bardzo podobne, tylko że krótsze, pierwszy człon, Brzęczyk powiedzmy, niech będzie, nie? I pani od ZWOS-u chyba o coś zapytała, z fizyki, z ZWOS-u. Zapytała go o coś, on coś tam jej odpowiedział, bo on bardzo niewyraźnie mówi, ja się z nim kumplowałem, ja wszystko rozumiałem. A ona powiedziała do niego, idź sobie pobrzęczeć za salą. Idź sobie pobrzęczeć za salą? Poza salą? Jakoś tak. Patologia, nie? A tu wiecie, a tu mamy, tam była szkoła, to już jest patologia, tu mamy Mam Talent, program, który oglądają, wiecie, ludzie gdzieś tam przed telewizorami, oni do niego mówią, no ciekawy był, jakbyś żonglował golonką, ale zajebiście, nie? Foremniak. No, fajnie jakbyś, nie wiem, lepiej jakbyś powiedziała to w foremce, nie? Kurwa, nie wiem, Jezu. No, to była dość taka specyficzna sytuacja, bo przeszedłem ten... Wojewódzki, podcast. O, tak, dobra, to następnym razem spotkamy się w innym województwie, nie? Albo mazowiecki, czy może jakiś powiatowy, ha. Dotarłem do tego castingu żurorskiego przed jurorami, którzy notabene rok później już byli na tak. No i po 30 sekundach został mój występ totalnie przerwany. Dość mocno agresywnie mnie potraktowali, wykorzystali, Szkuta? Pamiętam argument tego, że moje nazwisko jest golonka, że gdybym zrobił to golonką, to było to może bardziej interesujące. No, to był niski poziom, można powiedzieć, jakiejkolwiek bardzo argumentacji, no ale... Foremniak miała zawsze nieforemne wypowiedzi, tak, zdecydowanie. Dotarło do niego, że to, co pokazał w pierwszej edycji, nie było wystarczające jak na taką widownię. Zrozumiał, że konkurencje typowo freestyle'owe różnią się od występów w tyle. Co tam? Zabrałeś te perfumy. Są taty. Co ty mówisz? Mhm. A w środku mam swoje? Tak. Pojedziemy, to mu oddam. Wizji, gdzie jestem złodziejem. Ważniejszy jest show. W tamtym okresie zainspirował go człowiek o pseudonimie Nam The Man, który wygrywał zawody freestyle'owe używając m.in. akrobatyki i nie posiadając typowych umiejętności typowego freestyle'a. Klinicka trochę odchylona, wiadomo. Przed drugą edycją przygotował sobie teksty, które miał powiedzieć jurorom za to, że go tak potraktowali. Jednak oni skomentowali jego występ, jakby w ogóle go nie pamiętali. Bardzo im się spodobało to, co zaprezentował na scenie Krzysztof podczas drugiej edycji Mam Talent. Dzięki zrobieniu... Ale w ogóle dla mnie to jest hit, że on w jeansowych spodenkach, nie? Jak? W dniu większego show, dobraniu odpowiedniej muzyki, bez problemu dostał się do półfinału Mam Talent. Krzysztof z pomocą swojego kolegi z liceum stworzył stronę internetową przedstawiającą jego osobę, gdzie umieścił swój numer telefonu. Po występie w Mam Talent zaczęły się pierwsze telefony od ludzi, no, którzy chcieli zobaczyć Krzysztofa na żywo podczas zamówionego występu. Ale ja dookoła tego półfinału stworzyłem sobie stronę internetową. Te wywalone korki, problemy z kamerą, to pewnie zemsta teścia za perfumy. Bardzo możliwe, no. Stworzyłem sobie to zaplecze marketingowe. Tak, zrobiłem sobie stronę internetową, na której był mój numer telefonu i nikogo innego więcej. Ale ta strona wyglądała tak, jakby faktycznie miał sztab ludzi, który nad tym pracuje, tak? No ale... i o to też chodzi. A robił to człowiek mój z ławki w liceum, no i zaczęły się telefony, zaczęły się kręcić. Żeby zostać zapamiętanym, wiedział, że potrzebuje mocnego tytułu mistrzowskiego. Odcinki Mam Talent, w których wystąpił, miały największą oglądalność. Wyświetlenia wynosiły między 6 a 7 milionów. Nie chciał sytuacji, w której nadejdzie nowa edycja programu. Ludzie znajdą kogoś innego wartego uwagi, a on zostanie zapomniany. Dlatego trenował ciężko i w 2011 roku w Pradze zdobył najważniejsze sportowe osiągnięcie w jego karierze, czyli tytuł Mistrza Świata. Dzięki występowi w to nie wiedziałem. Fajnie. W finale Mam Talent zyskał rozgłos i trafił do mediów. Który zniknął. Właśnie na czemu zniknął? Ludzie o nim dyskutowali. Nadszedł czas Euro 2012, które odbyło się w Polsce i Ukrainie. W znacznej części odpowiadał za oprawę artystyczną związaną z Euro 2012. Wystąpił m.in. w teledysku hymną Mistrzostw Europy Endless Summer.
Pasja zmieniła się w sposób na życie. W programie Mam Talent nagrodą było 300 tysięcy złotych. Jak wiadomo, Krzysztof dotarł do półfinału, więc nie zarobił tych pieniędzy. Jednak dzięki występowi w telewizji Krzychu się wypromował, dzięki czemu znaleźli się chętni na prywatne pokazy trików. Dzięki tej działalności udało mu się wieść życie na dobrym poziomie. No w programie Mam Talent można było wygrać 300 tysięcy złotych. Ja tych pieniędzy nie wygrałem, ale z perspektywy czasu udało mi się te pieniądze zarobić z samych występów, które wynikały z następstwa występu w telewizji i zrobienie naprawdę dobrego show, które oglądało 6 ruch marketingowy. Jego kariera w internecie rozwijała się bardzo szybko. Kanał Trenuj z Krzychem powstał 24 stycznia 2007 roku. No to jeszcze wcześniej. Jednak pierwszy film Krzysztof Golonka, Freestyle Football 2009, wstawił 2 sierpnia 2000... Aż mi się przypomniało, przypominają czasy Remiego Gaillarda, który poza prankami właśnie wstawiał filmy Food 2012-2014. To też się oglądało. Boże, jedyny YouTube był tak inny kiedyś. 9 roku. Na swoim kanale zebrał ponad milion subskrypcji. Jego poważniejsza przygoda z YouTube'em zaczęła się w 2014 roku, gdy wrzucił film tłumaczący, jak wykonać trik Roberta Lewandowskiego. Film ten rozpoczął legendarną serię filmów Graj Jak, w której uczył, jak wykonywać triki poszczególnych piłkarzy. Seria ta ugruntowała jego pozycję na YouTube. Przez pierwszy rok nagrywał tylko tę serię. Krzychu zaplanował filmy na następne pół roku, gdy zobaczył, że pierwszy odcinek serii ma 20-30 tysięcy wyświetleń. Strzałem w dziesiątkę okazał się odcinek 12 serii Graj Jak. W tym przypadku w filmie uczył trików Messiego. Na początku materiału znalazł się zmontowany i humorystyczny wywiad z Messim. Wkrótce do swoich odcinków... Serio Messiego miał? Patrzcie, czyli gość w tamtych czasach ogarnął Messiego sobie na wywiad, a kilka lat później Łukasz Jakubowski zrobił wywiad z Ellen, tylko że nie z prawdziwą Ellen, tylko wynajął... Wizualizacja. Tylko wynajął kogoś, kto wygląda jak Ellen i stworzył całe studio, żeby wyglądało, jakby ona faktycznie go zaprosiła. Koniec końców, Jakubiak, dokładnie. Koniec końców, Łukasz w tym momencie jest człowiekiem światłym, zaprasza na swoje jakieś wspólne, nawet nie modlitwy, tylko wspólne medytacje i można kupić u niego właśnie jakieś takie zajęcia i słuchać rzeczy, które mam tam do powiedzenia. Jakubiak, no. Potrzebują zrozumienia, czyli potrzebują miłości. I co? Nieświadomie uciekaliśmy i nadal uciekamy od emocji, od cierpienia, od bólu, zupełnie nie rozumiejąc, że odcinając się od tego, co trudne, odcinamy się od jakiejś części siebie. Ale dziwnie mówi, nie? W sensie, że dziwnie mówi w porównaniu z poprzednim jego filmem. Co to jest? No to jest Łukasz Jakubiak, który po tym, jak nie wystąpił u Ellen, zaczął być takim szarlatanem. Kolejny Andrzej Knaga, tak jest. Zaczął zapraszać gości, zaczynając tym serię o nazwie Turbo Krzych. W serii sprawdzał umiejętności gości i rzucał im wyzwania piłkarskie. Dzięki niej na jego kanał przybyło wielu widzów, którzy byli ciekawi, jak poradzą sobie ich YouTuberzy. Tak. W odcinkach wystąpili m.in. Izak, Gimper, Isamu, Pasza Biceps, Nitro i wiele więcej popularnych osób. Na swój kanał zaprosił również piłkarzy. Nagrał odcinek z Grzegorzem Krychowiakiem i Krzysztofem Piątkiem, który polegał na rywalizacji dwóch Krzysztofów, a nawet z kapitanem reprezentacji Polski i zwycięzcą Ligi Mistrzów sezonu 2019-2020 Robertem Lewandowskim. Był to dla niego przełomowy i bardzo ważny moment w jego dotychczasowej karierze, w którym zrozumiał, że naprawdę udało mu się osiągnąć... Będzie Andrzej Knaga dziś? Może będzie, no może tak. ...to, o czym marzył. Drugim tak... Żeby nie oglądać Eli Gavin, możemy posłuchać Andrzeja Knagi, który ma coś ciekawego do powiedzenia a propos Eli Gavin. Takim momentem było przyjęcie się jego książki, która cieszyła się dużą popularnością. Książka, którą napisał, ma na celu podniesienie indywidualnych umiejętności piłkarskich każdego jej czytelnika. Zawiera ona m.in. poradniki mówiące o tym, jak krok po kroku wykonywać coraz to bardziej wymagające triki z wody i piłkarskie zagrania. Znajdują się w niej również tajemnice techniki mistrzów piłki nożnej. Uczy, jak samemu ćwiczyć elementy gry, jak poprawić szybkość i wytrzymałość oraz wiele więcej. Praca nad książką trwała pół roku. Przyznał, że błędem mogło być to, że nie wydał jej samemu tylko z wydawnictwem, ale to tylko czysto biznesowa sprawa. Dużą serią na jego kanale była seria Od Krzycha do Ronaldo, w której przez 180 dni starał się zyskać jak najwięcej masy mięśniowej. Postanowił zmienić coś w sobie, ponieważ całe życie był bardzo chudy. Wybór między wydepnąć gównem butem czy stopą. No właśnie, lepiej gównem, lepiej butem czy stopą. W końcu, no wnerwiłem się panowie i panie, no niestety chudne,
chudnę w oczach, nie wiem o co chodzi. Mam problemy z utrzymywaniem wagi, jestem szczypiorek w tej chwili, ale to wkrótce się zmieni. Od dziś ruszamy z nową serią. Zobaczymy, ile jestem w stanie w tym czasie wycisnąć na maksa. Od Krzycha do Ronaldo. Stopą, łatwiej umyć stopę niż buta? No niby tak, no ale wiesz, ale jednak mówimy o gównie na stopie. Noga zawsze była bardzo mała, gdy skupiał się tylko na piłce. Na siłownię nie chodził, oprócz kilku wyskoków na nią razem ze znajomymi. Pierwszy film serii zyskał wiele wyświetleń, co dało mu ogromną motywację do dalszego działania. Gdy nagrywał ostatni odcinek, było to ponad 1 000 000 wyświetleń, a obecnie jest to już prawie 2,5 miliona. Poza YouTubem Krzychu również wykazywał aktywność. Zajmuje się wspomnianymi wcześniej pokazami dla ludzi, warsztatami, a nawet prowadzi obozy piłkarskie. Czyli jednak lepiej nie wdewnąć, no ładnie minus, tak. No założył własny sklep sportowy i markę ubrań. Wydał własny kurs na płycie DVD. Stworzył własną piłkę przeznaczoną do freestylu o nazwie Ball On, która okazała się hitem, tak samo jak napisana książka. Jednak z czasem Krzysztof zaczął wstawiać materiały coraz rzadziej, a jego wyświetlenia zaczęły lekko spadać. Wstawiał różne filmy, wyzwania piłkarskie, rozpoczął nową serię pod tytułem Reprezentacja Internetu, gdzie sprawdzał umiejętności różnych popularnych osób na każdej pozycji na boisku. Na końcu odcinka dochodziło do wyboru, na jakiej pozycji dana osoba najlepiej by się sprawdziła. Ten format wydawał się być nieco podobny do serii Turbo Krzychu. Ostatni film Krzysztofa Golonki pojawił się 27 września 2022 roku, w którym odwiedził swoją dawną szkołę. W komentarzach z tego filmiku można znaleźć, chcieli się zastanawiać, dlaczego zniknął, gdzie się podział i dlaczego nie nagrywa nowych filmów. Krzychu, jak sam wspomniał, z chęcią dalej rozwijałby swoją akademię i obozy piłkarskie. Jest to więc prawdopodobne, że obecnie pracuje nad czymś, co wymaga większej ilości czasu i wysiłku. Kasia, tak. Może to być większy projekt, który skupia się na stworzeniu większych możliwości dla młodych osób, które chciałyby szkolić i zdobywać umiejętności, lub po prostu doszedł do takiego momentu w swojej karierze, gdzie totalnie wypalił się z YouTube'a i nie sprawia mu to już takiej przyjemności jak parę lat temu. Krzysztof Golonka nadal jest jednak aktywny na Instagramie i Facebooku, gdzie co jakiś czas wstawia posty. Aktywność może sugerować, że nie opuścił internetu na zawsze, a jest to tylko przerwa od twórczości. Być może kiedyś poinformuje widzów, dlaczego przestał tworzyć materiały na swój kanał. Dajcie znać w komentarzu, czy już wcześniej mieliście styczność z kanałem Krzycha Golonki. Ciekawie, ciekawie, kurczę. No ale, ale ten, ale jest powiedziane, że on ciągle coś wstawia, tak? Trenuj z Krzychem. Kamera ci mrugała, to ja wam oczko puszczałem. Gdzie ma Instagrama? Czas wgrać dzisiaj piłkarskie mody jak GTA. Linki, Instagram, no masz, ma Instagrama. Odśwież stronę. Nie ma? Coś poczuł nie tak. No dobra, no to nieważne, tak? No ale... na Facebook? Czy nie brakuje tobie jakiegoś YouTube'owego serialu, bo teraz gwiazdy YouTube'a są za głupie, żeby to... YouTube'owego serialu? Chyba nie. Chyba nie. 24 listopada. No, jestem ciekaw, co... Czy coś jeszcze się pojawi od Krzyśka Golonki? W sumie fajnie by było zobaczyć jakby coś tam jeszcze... nawet nie na zakończenie, tylko może jakbyśmy dowiedzieli się, że coś nowego jeszcze szykuje dla nas.